Dzień dobry, Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pana ministra Czaputowicza chciałem zapytać o następującą rzecz. Tuż przed konferencją mówił pan o tym, że ona nie jest wymierzona w żaden kraj, niezależnie od tego, czy jest to Iran, czy inny kraj. No, z dzisiejszej deklaracji, którą państwo zakończyliście tę konferencję, tam rzeczywiście nie ma odniesień do żadnego specyficznego kraju. Natomiast słuchając wypowiedzi medialnych wiceprezydenta Pence'a, również pana sekretarza Pompeo, czy pana premiera Netanyahu, tam pojawiły się bardzo ostre słowa pod adresem Iranu, które no, poszły w świat. Czy w takim razie w dalszym ciągu jest pan przekonany o tym, że ta konferencja nie była wymierzona w żaden konkretny kraj? No i jak pan odniesie się do tych słów, które padły już ze strony amerykańskich partnerów o to, że Iran jest największym sponsorem terroryzmu na świecie? And the second part of the question to Secretary Pompeo, if I may, I would like to refer to... I teraz pytanie do pana sekretarza Pompeo. Odnosząc się do pańskiego spotkania z panem ministrem Czaputowiczem dwa dni temu i pan mówił o tym, że wzywa swoich polskich partnerów do pójścia naprzód w kwestiach restytucji. Dziękuję. Dziękuję. Proszę ministra Czaputowicza o zabranie głosu. Jeśli mogę odnieść się, już w tym moim wprowadzeniu odnosiłem się do tej kwestii. Konferencja i temat został zbudowany w ten sposób, że przedmiotem dyskusji były kwestie problemowe, horyzontalne. Pomoc humanitarna, terroryzm, proliferacja broni. Oczywiście w wielu aspektach pojawiał się Iran jako jeden z aktorów i trzeba to powiedzieć szczerze, w bardzo też i negatywnym świetle, nie tylko przez Stany Zjednoczone. Ale i to jest dość ciekawe, może nawet tego ja się mogłem nie spodziewać, ale państwa regionu zdecydowanie określały Iran jako ten czynnik, który wpływa destabilizująco. Jeżeli my mówimy, że się nie koncentrujemy na państwach, a na problemach, to wcale nie oznacza, że nie będziemy dostrzegać tych zagrożeń. Te zagrożenia są także ulokowane gdzie indziej. Ja myślę też, że ważna część dyskusji to dyskusja na temat bliskowschodniego procesu pokojowego, która była wstępna. Wiemy, że Stany Zjednoczone w przeciągu kilku miesięcy i Jared Kushner to zapowiedział, będą proponować pewne rozwiązania. I widzimy też pewne zbliżenie oceny sytuacji ze strony państw arabskich i Izraela. Ja myślę, że my na problemy Bliskiego Wschodu powinniśmy spojrzeć holistycznie i dopiero razem te problemy rozwiązać. Oczywiście, gdy mówimy o Jemenie, gdy mówimy o Syrii, tam oddziaływanie Iranu jest negatywne. My nie obiecywaliśmy, że nie będziemy podnosić trudnych problemów także dla Iranu, ale to nie oznacza, że Iran jest w sposób jakiś zdecydowany wykluczony. Oczywiście nie został zaproszony na tą konferencję z wiadomych względów, ze względu na swoją postawę, ale liczymy, że też nastąpi zmiana postępowania Iranu i nie zamykamy dyskusji z Iranem. Dziękuję panu. Dziękuję panu ministrze. Panie sekretarzu. Nic nie mam do dodania, jeśli chodzi o pana drugie pytanie. Zostawmy to tak, jak jest. Wiele rozmów na ten temat się toczy z naszymi polskimi partnerami. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, mówił pan, że w oświadczeniu nic nie było o tym, ale no bo konferencja była na szerszy, głębszy temat. Dwie kwestie chciałbym podkreślić, które ja najbardziej współgrałem z tym, co mówił minister Czaputowicz. Nie było nikogo, kto by bronił Iranu w sali obrad. Żaden kraj nie zaprzeczał podstawowym faktom, które przedstawiliśmy w sprawie Iranu, o zagrożeniu, o naturze reżimu irańskiego. Byliśmy jednogłośni. Państwa z Europy, z Azji, z całego świata. Nikt nie miał niczego do przeczytania w sprawie groźby, jaki Iran stwarza. Wszyscy zgodzili się, że problemie w Libanie trudno mówić bez mówienia o Hezbollah. I trudno mówić o Jemenie bez kwestii Houthi. Trudno mówić o wyzwaniach
stojącymi przed suwerennością Iraku bez kwestii szyitów. Trudno mówić o kwestii Syrii bez piechoty, która tam teraz działa. I to wszystko wspiera Islamska Republika Iranu. Nikt co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast jak należy działać, żeby temu się przeciwstawić? Jest ważne, żeby podkreślić, że zgoda jest całkowita, globalna. Iran stanowi niebezpieczeństwo. Czy ta konferencja była przeciwko jakimś krajowi nakierowana? Konferencja ma na celu stabilność i pokój. I dlatego zebraliśmy się tutaj, dlatego wspólnie zorganizowaliśmy spotkanie tej grupy i myślę, że nam się to udało. Dziękuję. Dziękuję za udział w konferencji. Dziękuję Państwu również za udział w konferencji. Proszę pozostać na miejscu do chwili opuszczenia sali przez sekretarza Pompeo i ministra Czaputowicza. Dziękuję.